Ponad 100 eksponatów z kraju i zagranicy zobaczyć można na Biennale Sztuki Współczesnej w ukraińskiej stolicy. Kuratorem imprezy Arsenale 2012 jest Brytyjczyk David Elliott. To jeden z bardziej renomowanych organizatorów tego typu wystaw. Budynek, w którym odbywa się ekspozycja, to dawna składnica broni. Stary arsenał z XIX wieku ma aż 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawowej. Te pomieszczenia były zarówno dużym wyzwaniem, jak i inspiracją. To przepiękny budynek, można w nim wystawiać nawet bardzo ciężkie eksponaty. Kawałki asfaltu zawieszone na ścianie nabrały rangi dzieła sztuki. Nawierzchnia ulicy prezentowana na ścianach jest prawdziwa, zebrana w różnych miejscach Kijowa. Na wystawie służy jako metafora i symbolizuje zdejmowanie starej szaty ukraińskiej stolicy. Autorką dzieła jest Żana Kadyrowa. To była tylko kwestia czasu, by zorganizować Biennale w naszym kraju. Znam organizatorów Arsenału 2012. W ostatnich latach projekt rozwijał się bardzo dynamicznie z myślą o mistrzostwach. Gdyby mistrzostwa miały się odbyć rok później, to i Biennale zostałoby przesunięte na późniejszy termin. Jedno z drugim jest ściśle powiązane. Niedaleko starego arsenału, w sercu Kijowa, Żana Kadyrowa ma swoje atelier. Na jedną z letnich wystaw zaprojektowała grupę wielkich muszli. Symbolizują one obecną sytuację na Ukrainie. Jak mówi 30-letnia artystka, wielu bogatych i wpływowych obywateli próbuje odizolować się od reszty ukraińskiego społeczeństwa i zamyka się w pozbawionych stylu i formy posiadłościach. Elita pozbawiona poczucia odpowiedzialności. Przeciwko niej artystka chce zaprotestować swoją sztuką. Myślę, że wielu ludzi teraz się ocknie, że zaczną angażować się politycznie. I wierzę w to, że pomoże to zmienić życie w naszym kraju. Naturalnie nie da się tego zrealizować z dnia na dzień. Mnie кажется, że to nie najbliższe время. Na Arsenale 2012 wielu artystów szuka własnej tożsamości. Próbują rozliczyć się z przeszłością i ideologiami XX i XXI wieku. Ten cel postawili sobie także organizatorzy Biennale. Chcieli stworzyć forum dla sztuki, która krytycznie rozprawia się z fałszywymi idolami. Było wiele przeszkód podczas organizowania tej imprezy, ale nie było bezpośredniej ingerencji ze strony władz. A to, że Biennale w ogóle ma miejsce, że finansowane jest przez rząd Ukrainy i że nie zastosowano żadnej cenzury, to duży sukces. W innym przypadku nie podjąłbym się jego organizacji. W sumie odbieram to jako pozytywny sygnał. Arsenale 2012 trwać będzie do 31 lipca bieżącego roku. W przyszłości co 2 lata artyści z całego świata będą zapraszani do ukraińskiej stolicy. Kijów ma stać się nowym centrum sztuki współczesnej we wschodniej Europie.